Skąd wziąłeś okowite? Sok zapasu z domu wziętych nie zostało. Przecież się pokończył. A? Nie było mało. Czekaj pani, jutro wrócę. Zawołał do dziewki i do siekaci mieli. Zina, chodź mi na lew. Siadł na konia, spiął z drogi i ruszył z kopyta. Nadszukają tak daleki. Jest gdzieś okolita. Myślę oko, węgry kiepski na duży szynek. A tam czego dusza, pragnie picia i zwierzynek głodny nie był. Lecz pragnienie silne nie targało. Kupił je na wypadek, gdyby było mało. Wtem myśl złota oświeciła głowę jego jasną. Ja nie umiem chodzić prosto. Trzeba mi balastu. Jak pomyślał, tak ten zrobił, zawrócił do karczmy, nadał tyle, ile zdrowo. Chyba mi wystarczy. Mruknął i na konia poczuł się dobrze. Koń wstęknął, lecz do przodu. Ruszyli powoli. Tuż o świcie, u stóp góry, znowu byli las. Lach siadł z konia i do siebie mruknął. Pełnym gardłem. Spiął się, sprężył i pod górę miał się ciężko wspinać. Gdy mu balast zaczął ciążyć, począł go upijać. Niewiele czasu przeszło, chwila czy godzina, już na szczycie jak chłopiec szlachcic się wygina. Ale wieźmy wiedzę, to myśl Teodorka. Lepiej najpierw się zgrze. Ich lotnął z gąciorka. I obarko co wystawał z okna w szczycie wieży, powoli krok za kroczkiem. Lach na wieżę bieży. Chociaż balast już mu ciążył, flaszkę trzyma w dłoni. Sześć gąciorków, a u pasa sznur w butelę dzwoni. Jeszcze rogi z miodem pitnym wiszą co kawałek, a na plecach ten wina majtasia antałek. Nie minęła dłuższa chwila, szlachcic już na górze. Wszedł przez okno do gryzeldy w zębach, dziewy się róże, lecz gryzelda od tych wrażeń ustać już nie może. Może dać pan na sobie chrapnie? Na pewno pomoże. Jak ją poczuł nasz bohater leczyć po swojemu, tak minęły dwa tygodnie w morszy uszacie. Nie stanął go nie wystarczy? Wszystko szat się kończy. Chyba trzeba już zejść do karczmy i nasz związek złączyć. Jak pomyślał, tak zrobili. Zjechali na tyłku. Po niespełna dwóch godzinach ubrali byli w szynku. Stawali tam dzień cały. Zrobili zapasy? I do domu pomalutku ruszyli przez las. Podczas ich nieobecności mag nawiedził wieżę. Szlak go trafił i zapościł lotny już się bierze. Nadal szybko ich odnalazł. Bo zjechali brzeg, bo jechali brzegiem. Już gryzelda przerażona opada na ziemię. Zaczął myśleć mag, jaki kształt tu zbiegom nadać inny. Chcesz nas zabić? To jest mewa. Rozwiew się napijmy. Takim słowem oto szlachcic zwrócił się do marna. Rozmawiać. Rozmawiać raczej nie wypada. Mark aż westchnął i powoli zasiada do butli. Trzy dni pili nieustannie. Do ostatniej wódki. Polak dalej trzyma pasem. Mark nie wprawion w bojach, zazielenił się chłopina, trochę wymiotował. Wzrok już men, język drętwy, los go tak skatował. Mark bieda postać i patrzą. Walczyć już nie zdała. Piąt zgubił, uszyległ jak długi, mamocząc te słowa. Odpuść panie, miejże litość, to że zaraz skolam. Szlachcic zapas zaś wyciąga. Weźmiemy od nowa. Przez mgłę widząc ową flachę, życie mag darował. Po kwest życia opowiadał innym, był przestrachem, bo przez drogą przem się mylił. Nigdy nie pić z lachem. Jaki koniec tej bajeczki, pytacie panowie. Fak lach nigdy nie odpuszcza. Zacięty to człowiek. Nie móc pić z nim postanowił, że mu do Pomorza. Zemstą pałał za swą lubą. Chłopi miał wyjście i kobyłką podrzucił.